Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wymienić panewki w Polonezie Karo bez wyciągania wału korbowego. W Polonezie Karo. W sumie to we wszystkich Polonezach i dużych kwiatach będzie to samo, jeśli mamy oczywiście silnik OHV. Musimy generalnie odkręcić to. Zalecam zaznaczyć sobie sprayem tutaj z każdej strony, żeby nam się później zbieżność nie rozjechała przy składaniu. I jeszcze nie pamiętam, ale chyba ten drążek będzie trzeba odkręcić, tak mi się wydaje, że chyba tak, chociaż no nie pamiętam. Wyjdzie w praniu. Dobra, to zapraszam was do oglądania i generalnie ten film nagrywam po to, bo strasznie dużo ludzi ma dobrą kompresję na cylindrach i nie pobiera im HV-ka oleju i tak dalej, a wymienia cały silnik. To w ogóle bez sensu, bo dużo szybciej wymienisz panewki, jeśli masz zdrowy wał, no to jeszcze pośmigasz minimum 50 tysięcy na tych panewkach i po prostu jak się kupuje silnik, zazwyczaj to jest kupowanie kota w worku, to może być tak, że jeszcze kupisz gorsze z gorszymi panewkami niż masz teraz, więc mówię, ten film robię po to, żebyście sobie zaoszczędzili trochę kaski. I żebyście wiedzieli, na czym jeździcie, bo sobie rozbierzecie silnik od dołu, zobaczycie sobie kondycję wałka rozrządu, zobaczycie sobie, czy macie znagarowany silnik i tak dalej, a jak będziecie mieli dobrą kompresję na cylindrach, to nie widzę w ogóle sensu, nie widzę sensu wymiany całego silnika. Wymieniamy panewki na nominał, ewentualnie musicie sprawdzić, czy mieliście szlif, bo to też jest ważne. Ja akurat miałem taką sytuację, że wymieniałem rok temu panewki, i sprzedawca sprzedał mi na pierwszy szlif i potem się okazało, że nie można obrócić wałem, po prostu skręciłem to i nie można było obrócić wałem, więc zawsze mierzymy wał przed dobieraniem panewek. Dobra, to ja zapraszam do oglądania i tyle, bierzemy się za rozbieranie. Dobra, jak widzicie, jesteśmy na etapie zdjęcia miski olejowej i już sobie pozwoliłem zdjąć panewkę główną i korbową. Generalnie nie mam ich, bo dałem teraz ojcu, pojechał kupić do sklepu nowe. Powiem wam po prostu, że były całe miedziane, ale nie były takie jak papier ścierny, tylko były elegancko zapolerowane, bo jak rok temu robiłem, To były takie jak papier ścierny, więc tutaj nie ma najgorzej. Generalnie wał jest gładziutki, nie ma żadnych uskoków, nic. I zaraz będę wam pokazywać, jak wymieniać panewki. No panewki to będziecie wiedzieli, jak tutaj wymieniać. Zamek do zamka. Tutaj to jest łatwo, trzeba obrócić se wałem. I tyle, ale tutaj generalnie śrubokręcik i nową panewkę wsuwamy w to miejsce. Zaraz się to wam postaram pokazać, ale myślę, że sami byście zakumali, o co chodzi. Jeszcze wam powiem, że jak już rozbierzecie sobie tyle, ile tutaj jest, to macie tam wałek rozrządu. Sprawdźcie wszystkie krzywki, czy nie mają żadnych uskoków i tak dalej, bo jeśli mają uskoki, to od razu trzeba go tędy rozebrać rozrząd, wysunąć wałek i wrzucić nowy. Nowy chyba kosztuje 130 zł na Allegro, widziałem, ktoś sprzedawał. I nie ma co się pierdzielić na starym wałku, bo będzie nierówno chodził silnik, będzie miał mocy i tak dalej, i tak dalej. Ten jest elegancki, nie ma uskoków tam na jednym, na tym ostatnim jest taki naprawdę delikatny, ale to jak na przebieg 200 tysięcy tego silnika, to i na jakość FSO to naprawdę jest nieźle, ale widzicie, że silnik nie jest nagarowany, był regularnie wymieniany olej, no i dlatego jest tak jak jest, te panewki się wysrały, pewnie ktoś jeździł na wolnych obrotach, bo znam Polonezy, które mają po 500 000 i mają jeszcze oryginalne panewki, że uszczelka pod głowicą była już wymieniona, był wymieniony tylny most, a panewki są oryginalne, tylko po prostu trzeba jeździć w tym zielonym polu najlepiej i pod górkę po prostu redukować bieg, a nie go kurna cisnąć, cały silnik aż podskakuje, a wtedy zrywa ci film olejowy pomiędzy wałem korbowym a panewką, no i się przyciera, no i taki jest efekt. To jest silnik na trzech podporach, ma być tani w produkcji.
I trzeba po prostu trochę wyżej go kręcić, a nie myśleć, że się mniej paliwa spali, bo właśnie odwrotnie, dość, że wam więcej paliwa spali, bo otwieracie na maksa przepustnicę, to do tego jeszcze musicie później wymienić panewki. No i taki jest finisz tego wszystkiego. Tutaj to i tak jest nieźle, bo wał nie ma skoków, jakby wał był uszkodzony, no to wtedy musicie wyciągnąć wał cały, oddać do szlifu i to już są niezłe koszta, no. Wtedy też bym się zastanowił nad zaufanym słupkiem. Chociaż ja jestem tego typu człowiekiem, że wolę wszystko robić sam i mieć pewne, wiedzieć na czym jeżdżę, więc bym pewnie wyjuwał i oddał do szlifu i bym poskładał to z powrotem, bo już tu teraz też mam roboty, by zostało zwalić tą skrzynię, tutaj rozrząd rozebrać i wyciągnąć wał. Co tu jeszcze można powiedzieć? A, jak będziecie wyciągali pompę oleju, to uważajcie, żeby wam się napęd tutaj nie wysypał. Za chwilę to będę robił, mam nadzieję, że tego nie pogubię. Tutaj jeszcze jedno słowo wam powiem. Mamy pierścienie ślizgowe i zobaczcie, jak ktoś trzymał nogę ciągle na sprzęgle i jak się wytarło od tego pierścień. Aż jeden kanałek zniknął. Sama mieć. Dlatego jak podjeżdżacie na światła, to wyrzucamy na luz i puszczamy sprzęgło, a nie trzymamy. Tutaj mamy z drugiej strony te elegancki. A tutaj jak naciskamy na sprzęgło, to właśnie wał karbowy się przesuwa, jest nacisk na ten pierścień i on się wtedy tak wyciera właśnie. I polecam wam przy okazji wymiany panewek od razu sobie założyć nowe pierścienie ślizgowe. Ponoć są nie do dostania. Ja takie mam, ale wiadomo, w dobie internetu to można mieć wszystko. Więc naprawdę polecam to wymienić. Bo one odpowiadają za to, żeby wał był na swoim miejscu. A i pamiętajcie, że panewki karbowe wszystkie mamy takie same. Ale panewki główne nie. Zobaczcie, to są węższe. To jest ważne. Patrzcie po prostu, co wyciągacie z silnika, żeby później nie wsadzić zbyt wąskiej panewki po prostu w złe miejsce, nie? Zwracajcie na to uwagę. Tak jak mówię, na jednym czopie są węższe, na reszcie są takie. Korby, wszystkie takie same. Dobra, jedną panewkę tutaj wymieniłem. Po prostu nacisnąłem tutaj śrubokrętem i nie chciała mi na początku wyjść, więc poluzowałem tutaj tą podporę i tą podporę, poruszałem kombinerkami, żeby się po prostu dobrze poluzowała tu i tu, i wtedy nacisnąłem śrubokrętem jeszcze niż, a to delikatnie starą panewkę puknąłem młotkiem, w sensie śrubokrętem, tylko to trzeba po prostu wszystko z wyżyciem robić, nic na chama. Malutkim młoteczkiem bierzecie śrubokręt, trafiacie na panewkę i pyk, ona wtedy musi wyskoczyć, bo ona jest zassana na filmie olejowym. I ona wtedy tutaj tą stroną wyskakuje. Oj, zaświecę. I po prostu jak stara wyskoczyć, to wsuwacie z powrotem nową. Tylko pamiętajcie, tutaj jest zamek taki. O, widzicie? Tutaj jest zamek. Ja nie za bardzo mam wam jak pokazać. Ale tutaj wam pokażę na tym. O! To jest zamek. I zamkiem do zamka później składamy. Czyli... Aha! I jeszcze jedną przerwę. Oczywiście tutaj musimy sobie... Kurczę, ale to ciężko się robi. Posmarować sobie wszystko elegancko. Później paluchem rozprowadzamy. Tamtą tak samo przed włożeniem musimy wszystko nasmarować. Tutaj musi być wszystko zaolejone elegancko. Tutaj już wymieniłem te... pierścienie ślizgowe. Tutaj nie chciały mi też te pierścienie ślizgowe wyleść, więc po prostu... O, one się znajdują tutaj po prawej i po lewej stronie, więc po prostu musiałem przesunąć wał. Wsadziłem trzonek od młotka, tylko oczywiście go oczyściłem. Tutaj zrobiłem dźwignię, wsadziłem tam w cylinder, delikatnie przycisnąłem i mi wyleciał. A z tej strony nie chciał mi wyjść, to delikatnie tutaj pukałem młotkiem i wtedy wał się na sekundę przesuwał i tamto mi wychodziło. Tutaj mówię, wszystko z wyczuciem, delikatnie, jak używamy młotka, to
nic na siłę. Po prostu musicie być bardzo ostrożni, żeby nic nie popsuć. Musicie zwrócić uwagę, żeby tutaj wszystko było... jak będziecie tym śrubokrętem operowali, to nie możecie porysować czopów, wałów i tak dalej, bo po prostu będziecie je wtedy niszczyć. Trzeba poluzować wszystkie. Potem wysuwasz jedną, wsuwasz drugą. Te pierścienie zalecam wymienić, bo tutaj to już były tak wyczochrane, że masakra. I dobrze, że założyłem nowe, bo to już był ostatni dzwonek. I co? I tyle. Biorę się za resztę. Na początku polecam wymienić same główne. I robimy na tej zasadzie, że zdejmujemy to. Potem składamy z powrotem i dopiero bierzemy się za następne. Nie, że wszystkie sobie naraz rozbierzecie, a później nie będziecie wiedzieli, czy ta podpora jest do tego, czy do tego. Po prostu wszystko na piechotę róbcie. Tutaj się nie ma co śpieszyć przy tej robocie, bo możecie później mieć same problemy, a po co wam to? I tak jak mówię, wszystko patrzcie, jak wyjmujecie z silnika. Bo na przykład można taki błąd zrobić, że po prostu ten księżyc, czy tamten pierścień ślizgowy, można go założyć odwrotnie, no nie? O. Teraz. Kurczę. O, chyba. O. O, i teraz już mamy lipę. Bo tutaj się nie będzie dostawał olej i będzie po prostu złe smarowanie. Więc musi być założone tak. A, jeszcze jedna uwaga, właśnie bardzo ważna. Przepraszam, że tak archaicznie wszystko mówię, ale nie jestem zbyt doświadczony w robieniu takich filmów, a chciałbym wam pomóc, więc będziecie musieli ten film pewnie obejrzeć ze dwa razy, żeby go zrozumieć, ale staram się jak mogę. Tutaj jest pompa oleju, no nie? I tam jest napęd, tutaj będzie siedział. I jak wyciągacie pompę oleju, ona jest przykręcona tu, to ona się wam będzie wysuwać. Wysuwać i tutaj to zostaje tam u góry. O tak. Będziecie widzieli przez ten otwór, że to sobie tam siedzi u góry. I musicie uważać, że zęby są tak, no nie, żebyście nie pomylili tak. Po prostu jak wysuniecie pompę, od razu co robimy? Wsadzamy tam rączkę, delikatnie łapiemy tą zębatkę, myk i nasadzamy tutaj. No. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Biorę się dalej za pracę i będę na bieżąco wam wszystko tutaj opowiadać. Tyle. Lecę dalej pracować. Wracam ponownie. Wymieniłem wszystkie panewki główne. Jedna mi nie chciała wyjść, więc zrobiłem sobie takie urządzenie. Teraz nie indziej położyłem. O, tutaj jest. Po prostu wsadziłem wimadło i wygiąłem tak panewkę starą. I to jest taka łyżka, która służy do wysuwania starych panewek. Jakby wam bardzo nie chciała wyjść, to tutaj możecie sobie wsadzić śrubokręt. Tylko patrzcie, czy wam śrubokręt drugą stroną nie wychodzi, żebyście wał nie porysowali. I wtedy można i popchnąć. Bo to chodzi o to, żeby ona się po prostu wyśliznęła. Musicie, no to jest taka łyżka i wtedy ona wam może pomóc wyjść starej panewce. One tam siedzą mocno, znaczy jedna siedziała mocno i musiałem trochę z nim powalczyć. Teraz zakładam korbowe i właśnie, zamek do zamka, miałem powiedzieć, zamek do zamka, oczywiście nasmarowane musi być wszystko. Tutaj mamy zamek, tak jak mówiłem wcześniej, i tutaj też miałem zamek, czyli jak składamy, to zamkiem do zamka i tak pyk i skręcamy z odpowiednim momentem. Moment sobie znajdziecie w internecie. Ja teraz nie pamiętam, jeszcze tego nie skręcałem dynamometrycznym. I tak. Właśnie, ważna sprawa. Jak sobie tak zdejmiecie tą panewkę i... Czekajcie. Jak wam już korba będzie zwisywać... Kurwa, nie mogę wziąć do góry teraz, to nie... O. To uważajcie, żeby wam się tłok z cylindra nie wysunął, bo będziecie musieli głowicę zdejmować, no nie? Także zawsze sobie zabezpieczyć, żeby wam się tłok sam nie wysunął z cylindra, bo będzie po prostu lipa. Nie wiem, czy to w ogóle... Znaczy, no... Możliwe jest, tam niby jest nagar i tak dalej, ale jak... Wiecie, jak to w życiu bywa. Raz jest tak, więc pilnujcie się, żeby wam po prostu się sam tłok nie wysunął.
z cylindra. Zawsze tą zakładajcie i tutaj śrubkę dajcie, albo po prostu przesuńcie na maksa i tak zablokujcie korbę przesuwając tutaj, bo może być nieciekawie, bo będziecie mieli głowicę do zdjęcia, tego byśmy nie chcieli. No, dobra, to ja wymieniam resztę korb i zaraz wracam ponownie. Pompa oleju już siedzi, jak widać. Pamiętajcie, żeby tak, wpierw tam tą zębatkę zakładamy, no nie? Później przykręcamy pompę. Tak, tutaj nie ma za bardzo jak kluczem dojść dynamometrycznym. To trzeba czuć w ręku, mieć po prostu klucz dynamometryczny w ręku. Śmieję się oczywiście. Po prostu dokręcić wyczuciem. Tutaj zaklepać, pamiętajcie o tym, żeby zaklepać to. To tutaj oczywiście skręcamy później, to na sam koniec dokręcamy tutaj. I za chwilę będziemy montowali michę. Ja jeszcze sobie tutaj oczyściłem przylgnię pod zamontowanie miski olejowej. To ważne, żeby to było czyste, no nie? Żeby nam później oliwa nie spierniczała. Ja generalnie silikonu tutaj nie będę stosował, bo przylgnie są super ekstra. A silikon, z silikonem to różnie bywa. Czasami się przyjmie, czasami nie. I tutaj nie widzę po prostu takiej potrzeby. Dobra, to ja idę teraz umyć miskę, bo jest cała brudna. Umyję miskę i będziemy też dalej skręcać tak naprawdę. Potem miska, co jeszcze nam zostanie? A, ta osłona tutaj. I można skręcać wszystko do kupy tak jak było z powrotem i docierać silnik przez 1000 km najlepiej. Dobra, lecę dalej działać. No i miska siedzi załapana. Miałem straszny problem z włożeniem poprawnym tej uszczelki i tak nie wyszło idealnie, ale jest w miarę. Bo ta uszczelka mi ciągle wpadała do środka miski albo do zewnątrz i tutaj wpadłem na pomysł, że można sobie wziąć niteczkę i nitką zapłacić tą uszczelkę, żeby ją jakoś tam ustawiło na swoim miejscu mniej więcej. No jak widać, udało się, także macie, patent wam sprzedaję. To jest mega przydatne, bo ja sobie nie wyobrażam, jak można bez nitki w jedną osobę tutaj to poskładać. Później oczywiście, jak je załapiemy, to nitkę pyk zrywamy i nie zostaje po niej śladu. A nawet jakby została między uszczelką a blokiem, to wątpię, że tam coś się przelewało, bo w końcu nitka to jest nitka. Dobra, skręcam to. A więc praca w 99% ukończona. Ostatnią rzecz, jaką musicie zrobić, to oczywiście tutaj mamy śruby, które trzymają silent bloki. I musicie to złapać tak, żeby to nie było skręcone, po prostu musi to być poluzowane. Pojedźcie sobie do tyłu, tam z 2 metry do przodu z powrotem, żeby się koła ułożyły i dopiero to skręćcie z siłą. Bo jeśli skręcicie, jak koło będzie w dół opuszczone, to wtedy możecie zepsuć silent bloka, a po co wam to? No, tutaj już wszystko jest poskładane. Zostało mi w sumie w nim teraz zrobić podłużnice, bo są nieprofesjonalnie naprawione i tu jest taka dziurka i będzie hulać. A, jeszcze uszczelka pod pokrywą zaworów. No, Polonez generalnie nie jest złe auto. Całkiem nieźle się nim jeździ. 100 razy lepsze jest to niż jakieś Seicento czy Quicento. Bo jak mamy Poloneza w gazie, to wychodzi nam takie same pieniądze za paliwo, a w trasie sobie lecimy 120 na luzaku, na piątym biegu. Jest podobna głośność, jak nie jest ciszej w Polonezie. Nie, wydaje mi się, że jest ciszej w Polonezie. Do tego
Do tego czujemy się bezpiecznie, no bo wiadomo, samochód dwa razy większy. No i kolejną zaletą jest to, że ma jakąś tam masę swoją, no nie, to jak wiatr zawieje, to nie latacie prawo, lewo po pasie, tylko po prostu się trzyma jedną ręką kierownicę, w przenośni mówię, bo oczywiście tak nie wolno robić i tak dalej, bla, 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 bla. Ale można sobie nim wygodniej jeździć, a ten egzemplarz kosztował 1700 zł, więc naprawdę jak się zastanawiacie nad Polonezą, to jedyną wadą jego to są, najmocniejszą to są chyba te panewki, no i trochę korozji. Reszta budy jest zdrowa, tylko mówię, będę musiał sobie tej wyciąć i migomatem wstawić tak jak powinno być, bo na razie to jest tak polepione trochę i raz, że źle to wygląda, a dwa, że korozja się nie zatrzyma, dalej będzie go jadła. No i plus widzicie, że sól jest wszędzie z drogi, która też robi swoją robotę. Zróbcie sobie 1000 km, zmieńcie jeszcze raz olej, filtr. Jeździcie tak minimum te 2000 obrotów, żeby zawsze mieć. I będzie wam służyć ten samochód. No, tyle wam powiem na pożegnanie. To wszystko w sumie. Trzymajcie się, cześć, dzięki za uwagę i sorry za wszystkie błędy, jakie popełniłem przy tym, bo wiadomo, nikt nie jest święty. Jeśli macie jakieś uwagi i tak dalej, to proszę piszcie w komentarzach, bo może komuś innemu się przyda, kto ogląda ten film. I jeśli macie jakieś pytania do mnie, no to walcie śmiało w komentarzach, ja wam się postaram pomóc jak najszybciej, jak to będzie możliwe. To tyle, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że zaoszczędzicie dzięki temu trochę kasy i nerwów. Trzymajcie się, cześć.